Hej, witam Was w całkiem nowym filmie i tym razem nie będziemy grać. To jest duża zmiana. Tym razem będziemy rysować, bo pewnie jeśli oglądaliście filmiki z Pixel Painters, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że ja dosyć lubię rysować i powiedzmy, że coś tam odrobinkę umiem. Także sobie wymyśliłam, bo w sumie nie zauważyłam tego na YouTubie, że pewnie, zacznijmy od tego. Pewnie kojarzycie tego mema. Myślę, że sporo osób kojarzy. I po tym, jakby po powstaniu tego mema, powstało sporo rzeczy typu, że skończ rysunek i pokaż tam, pokaż światu. I stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł na taką miniserię, że będę brać jakiś tam rysunek tego typu, niedokończony, i w jakiś sposób, który wylosuję na kole fortuny, myśl przewodnią, ogólnie zaraz, będę właśnie, inspirując się tym, tworzyć całość. Także mamy nasze koło fortuny, na którym będziemy losować, w jakiej mniej więcej tematyce będzie to, co narysujemy. Takie, wiecie, inspiracja, co ma być inspiracją. I tu, jeśli na coś specyficznego trafię, no to wyjaśnię, jeśli na to trafia, tak to póki co może w niewiedzy zostawię Was. Także losujemy pierwszą rzecz. Oho. Cyk, cyk, cyk. Będzie to coś na słodziaka. Także uroczo będzie. No, także. Na początku mamy słodziaka. Dinozaur i słodziak. I w ogóle zapomniałam na samym początku powiedzieć, że tutaj jakby z tego, co już jest, to nic nie będzie wymazywane i to ma być widoczne. Ewentualnie tak odrobineczkę zakryte, żeby było wiadomo, że no to jest to dokończone. I tak, słodziak. Coś z takimi zębiskami, jak może być słodkie? Więc sobie wpisałam w internet ogólnie słodziak i pierwsze, co wyskoczyło, to były słodkie pieski, kotki, króliczki, różne takie i ogólnie istoty, które mają futerko. Także razem w połączeniu z takim grubym ogonkiem stworzymy tutaj dinozaura z jasnym, kolorowym futerkiem. Takim trochę jak jakieś, nie wiem, szyby chyba mają podobne umaszczenie w sumie. I do tego, poza samym tym, bo i tak będzie mieć pazury straszne, o Jezus, i zębiska. Poza tym, zaraz tam, zobaczycie. Dodatkowym elementem będzie również, będą kokardki oraz kwiatuszek w ręce, co w sumie i tak chyba na szkicu było widać, o ile się nie mylę. Plus oczywiście wielkie oczka z tymi rozbłyskami takimi w środku i rumieńce, to oczywiście, oj, chyba było słychać bardzo głośny klaskak, przepraszam, wybaczcie, ale no, ekscytuję się. Właśnie takie rumieńce, Boże Święty, taki słodziak, ale i tak trudno było, ponieważ, no, kurczę, zęby, pazury, jak takie coś może być słodkie? A jednak, problem miałam na pewno z futrem dosyć, przez to, że ogólnie ten obrazek pierwotny jest w słabej rozdzielczości. Także też futra nie było zbytnio jak rysować i tak po włosku, trochę bez sensu. Także tym takim blenderem, tym, co zostało użyte, chyba myślę, że nawet w miarę fajnie wyszło. No i co? Tak sobie myślę, że kurczę, nawet nie najgorzej, o tak powiem, nie najgorzej. W sumie, Boże, nie wiem co mówić, bo jakby mówię to po tym, po skończeniu rysunku i tak, wiecie, nagrywanie dźwięku po, oddzielnie, nie mówię od razu, to jest niesamowite i w ogóle też mam nadzieję, że tam cokolwiek będzie widać na tym speedpaincie, jakby, to tu będzie szybko, a nie, że będzie wszystko rozmazane czy coś, ale mam nadzieję, że nie, bo on cały będzie, nie wiem, z 4 minuty trwał. I tak, ogólnie też oczywiście chciałam zaznaczyć, że nie jestem ani żadnym prosem w rysowaniu, ani nic, tylko samoukiem, także. I plus, ważne też, tutaj w tym
nie jest aż tak bardzo zwrócone oczywiście uwagi na anatomię prawdziwego tyranozaura, jak mu tam na podstawie kości wszystko było i tak dalej, tylko po prostu dla fanu taki luźny rysuneczek, żeby też tak tam, wiecie, nie było, no bo jakbym dużo dłużej spędziła nad tym czasu i bym chciała taki pełną ilustrację narysować, to wiadomo, że wtedy bardziej przykładam się do anatomii i tak dalej. Ale no, mam nadzieję, tak się to nie będzie problem. Plus ogólnie też pomysł na to powstał z tego względu, iż no, rysowanie jest dla mnie fajne. Ale z drugiej strony, jakby były po prostu takie suche jakby speed painty, to trochę bez sensu, bez żadnego pomysłu. Więc takie coś myślę, że będzie bardzo dobre. I ogólnie już się zbliżamy chyba ku końcowi. Także tu będzie zaraz muzyczka lekko podgłoszona, jeśli tam ewentualnie jeszcze chwilkę. I efekt końcowy. Dobra, losujemy drugi teraz temat. Proszę bardzo, proszę Państwa, co to będzie? Mam nadzieję, że nie to samo. Nie, nie będzie to samo. O, także mamy coś związanego z memami jakimiś, co istniały kiedyś. Albo stworzę swój własny mem, ale to wątpię, bo to wyjdzie cringe'owo bardzo. Ja nie umiem totalnie. Ale no, zobaczymy, coś się pomyśli nad jakimś gigachadem może, albo jakimiś innymi tam templatkami, to się tak nazywa chyba, z memów znanych, także zapraszam. No i mamy drugi temat, tym razem ciupkę, odrobinkę trudniejszy, ponieważ ma być związany z memem, co trochę ciężko wymyślić coś, co nie będzie mrozić aż tak, powiedzmy sobie szczerze. Ale stwierdziłam, że jako, że to jest rysunek, czyli teoretycznie gorsza wersja jakiegoś czegoś tam oryginalnego, co tam w rzeczywistości kiedyś tam było, to dobrym pomysłem będzie, jeśli zrobię jakby mema typu, że ty versus dinozaur, o którego miałeś się nie martwić. I w tym wypadku, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, grube kontury i tak dalej, taki trochę dziwny ten dinozaur, co? No bo ma być on jakby w formie zabawki i ta zabawka będzie jakby tym tobą, a tam tego drugiego, tego pro dinozaura, takiego, wiecie, o którego macie się nie martwić, to będziesz taka pro serio, wow, zabawka gigachadowa, to zobaczycie na koniec i ona nie będzie rysunkiem, tylko jakimś tam zdjęciem wziętym z internetu, jak coś, żeby nie było. I no, stwierdziłam, że w sumie nigdy nie rysowałam nic plastikowego, więc w sumie aż tak bardzo to nie wygląda jak plastik, ale już stwierdziłam, że jak ma być kiczowata zabawka, to już na całego kiczowata, na całego gówniana, za przeproszeniem, jak normalnie z jakiegoś najtańszego bazarku, co prawda i tak ma dużo kolorów, to musieli dużo farb zużyć, ale za to jednocześnie na przykład pazury są tego samego koloru, co dana część ciała pomalowane, bo tyle farb to już nie, to za dużo by zużyły Chiny. Na zabawkę, także no. I oczywiście z tyłka metka wystaje, to jest soja. Nie wiem, czy w sumie już było napisane, czy dopiero będzie, ale taki spoiler. Soja od sujki. Taki skrócik, wiecie, tego typu. I no, ogólnie właśnie planuję zrobić z tego serię, ponieważ wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawe. Jak nie do oglądania, to ogólnie jakby... No, całkiem ciekawe może być. Mam tam kilka już przygotowanych innych takich do dokończenia. I co? I jeszcze może, tu nie gwarantuję, ale jest też pomysł, żeby kończyć również, tak wiecie, dokończyć rysunek od innych ludzi, a nie tylko
brane z internetu, w sensie od innych ludzi, czyli na przykład znajomych lub widzów, dokończyć rysunek. Także zobaczymy, może kiedyś, może zobaczymy, no. I w ogóle jeszcze, czemu czasami, chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, czemu czasami zdarza się, że w jakimś tygodniu nie ma filmu. To jest spowodowane tym, że niestety mam bardzo słaby internet i jak wychodzi film, który jest dłuższy niż powiedzmy tam 15 minut, co czasami się zdarza. Na przykład film z Ligi mam teraz nagrany, który według mnie jest gigaczedowy, tam niesamowity. W sensie taki dosyć zabawny, ciekawy do oglądania. Ale jako, że waży swoje 3 GB aż, to przesyłałby się 24 godziny ponad. A niestety, podczas przesyłania mam tak słaby internet, że dosłownie nic nie działa w tym czasie. No i nie korzystam sama z tego internetu. Więc niestety musiałam w połowie przerwać przesyłanie, bo oczywiście zaczęłam w nocy, żeby potem za dnia działał. Tyle, że po nocy okazało się, że jest 50% tylko przesłane, to stwierdziłam, że nie ma sensu. I zostanie on wstawiony, jak w końcu będę mieć lepszy internet. Módlmy się za to całą duszą, całym sercem. Ale no. I wtedy też, Boże, będę mogła takie kozackie filmy nagrywać z innymi osobami też, no bo ostatnio nawet jak na Discordzie siedzę, chcę nagrać coś z Minecrafta, to tak ścina tego Minecrafta, że ja nie mogę. Dlatego ten film też jest taki dosyć krótki, tam ile wyjdzie, nie wiem, kilkanaście minut. No bo kurczę, nie przesłałby się, niestety. Tak to jest, Orange serdecznie nie polecam. I co? Teraz widzicie tu finalną wersję. Miłego dzionka, wieczorku, co tam, kiedy tam. I bye bye!